Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Gorąco przed sobotnim meczem Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. Gospodarze na to spotkanie nagrali mocną zapowiedź obrazującą poziom nienawiści do gości z Łodzi. Jest przecież cała Polska, godzina 26 sierpnia, widzimy się na stadionie. Jak zawsze mega klimat, jak zawsze raza zapłonie, jak zawsze będą bluzgi, no bo tam po drugiej stronie. Jak czytamy na profilu Ultra Silesia, serwus kibicu. Nie ma co ukrywać, że poprzedni sezon powinien szybko iść w zapomnienie. Jednak z początkiem nowego sezonu, jak co roku, mamy nowe nadzieje, nowe oczekiwania i nowy głód meczowy, który wierzymy, że drużyna podtrzyma i rozpali. O rozpalenie emocji zadbamy także i my. Trójkąt i Huby już od tygodnia nakręcają się na sobotnie spotkanie. Są mecze ważniejsze od innych, a sobotni mecz jest na pewno jednym z nich. Na tym meczu będą wszyscy. Ultrasi, chuligani, fanatycy, starzy wyjazdowicze, skini małolaci i oczywiście k***y w sektorze gości. Ciebie, szanowny kibicu, również nie może zabraknąć. Tą oto zapowiedzią dorzucamy cegiełkę do tego, co będzie się dziać wokół zbliżającego się meczu. Wy swoją obecnością również możecie dorzucić swoją cegiełkę, a gwarantujemy, że razem stworzymy zajebiste widowisko. Tymczasem wszyscy niech to udostępniają i wrzucają na swoje sociale. Widzimy się w sobotę. Jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk. Całą zapowiedź możecie zobaczyć na kanale US Propaganda, bezpośredni odnośnik także na www.polishfans.tv. Dodatkowo profil Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk wrzucił plakat, na którym widzimy umieśnionego filmowego Hulka z herbem Śląska oraz panoramę stadionu, gdzie na elewacji widzimy napis ROLIK z datami urodzin i śmierci. Świętej pamięci Rolik zginął w 2003 roku w wiadomych okolicznościach, co jest czynnikiem eskalującym emocje wrocławian do klubu z czerwonej części Łodzi. Na kilka dni przed meczem atmosfera zostaje dodatkowo podgrzana za sprawą widzewiaków, którzy wpadają do Wrocławia i niszczą kilkanaście grafów. Zostały opublikowane na profilu Ultras Widzew wraz z dopiskiem znalezione w necie. Grupa kilkudziesięciu młodych mężczyzn wybrała się do Wrocławia w poszukiwaniu grubego z chuj Śląska. Niestety nie znaleźli go, ale i tak nie próżnowali. Chuj Śląsk używa sobie w necie. Widzew Łódź działa realnie. W sobotę wszyscy na czerwono. Dzień później na tym samym profilu zamieścili film nagrany pod samym stadionem. Do filmu został dołączony post o treści: po poszukiwaniach grubego chuj Śląska i przestrzeleniu połowy miasta, wkurzeni widzewiacy udali się pod sam stadion z nadzieją, że chociaż tam spotkają kogokolwiek. Tamże niestety też jednak cisza. Tym samym zamykamy pyski ciołkom, które rzucają się w komentarzach, że najłatwiej podbiec pod ścianę i uciec, zamiast się głośno pokazać. Dobranoc, dzieci Neostrady. Do zobaczenia w sobotę. Powtarzamy, wszyscy na czerwono. Na tę wizytę i posty Ultras Silesia odpowiedzieli w następujących słowach. Czasem się śmiejemy, że na świecie pewne są śmierć, podatki oraz to, że Śląsk straci gola w doliczonym czasie gry. Od dziś trzeba do tej wyliczanki dodać kolejny element, a mianowicie, że Żydzew jakąś bzdurę. Jak wszyscy wiecie, tej nocy niezapowiedziani goście z Kakaowego Serca Łodzi odwiedzili Wrocław. Podobno kogoś szukali. Gdyby się z nami skontaktowali, na pewno byśmy pomogli. Jednak jak to w tego typu akcjach bywa? Nie chodzi o to, aby kogoś złapać, tylko zrobić pokazówkę.
Zew tak szukał nas po mieście, że wylądował na jego obrzeżach tuż przy autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie znajduje się nasz stadion i bajoro z żabami. Tam serwując typową pokazówkę odpalił parę rac i powyzywali Śląsk, plując się do kamery zamiast zadzwonić. Wiecie, ile razy Śląsk pojechał do innej ekipy w nocy pod jej stadion? Zero. Ponieważ każdy myślący człowiek wie, że jest to bez sensu, a darcie ryja o trzeciej w nocy nie zrobi wrażenia na nikim poza śpiącymi gołębiami tudzież żabami. Są we Wrocławiu oraz w całej Polsce pewne środowiska, które wzorem szczurów z kanałów pod osłoną nocy wychodzą, by popisać ściany oraz rozwiesić transparent. To Antifa, która tak działa i poluje na nazioli, żeby przypadkiem ich nie spotkać. Ale tak jak napisaliśmy wcześniej, nie chodzi o złapanie, a o pokazówkę i zrobienie akcji na swoich ch**owych patentach. Zew oczywiście Antifą nie jest, ale zadajcie sobie, szanowni kibice, pytanie, czym różni się działanie Zewa od działania brudnych spod znaku trzech strzałek, które nocą rozdalają patriotyczne grafy? My w tego typu akcje wbijamy przysłowiowe uja. Widzimy się w sobotę. Jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk. Patrząc na to, co dzieje się przed meczem, szykuje nam się arcyciekawe pod względem kibicowskim spotkanie. Czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się już w sobotę. Przypominamy, że film ma charakter informacyjny. Jeśli chcecie kibicowskie relacje z tego meczu na naszym kanale, no to zostawcie łapkę w górze pod filmem. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem polishfansTV 5% rabatu.